W dzisiejszym filmie przenosimy się do Hemlock Wood, czyli miejsca, które jest domem dla tęczowych przyjaciół, ostatnio całkiem popularnych Rainbow Friends dla Blue i jego ekipki. Rainbow Friends to dokładnie gra na Robloxie, która w ostatnim czasie wystartowała i stała się naprawdę całkiem popularna, a dzisiaj postaramy się podsumować jej historię, wysunąć teorię, co tak naprawdę się tutaj stało i skąd właściwie wzięli się Rainbow Friends i dlaczego są tacy, a nie inni, a także dokładnie podsumujemy sobie fabułę tej gry i odpowiemy na pytanie, o co właściwie tu chodzi. Zatem hej, cześć wszystkim, jestem Mondar i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Nim zaczniemy, zachęcam cię do zostawienia suba na kanale, jeżeli jesteś tutaj nowy, a także strzelenia kciuka w górę pod tym filmem, aby materiał mógł się gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować. Zapraszam także na mojego Instagramka, linka masz w opisie tego filmu, a tymczasem, cóż, lecimy. A więc tak, Rainbow Friends to serwer na Robloxie i tak totalnie nie wierzę, że się tym zajmuję, że robię film właśnie na temat serweru na Robloxie. Ale cóż, sprawdźmy to, bo wielu z was pisało mi właśnie na ten temat, więc szybciutko, o co w tym wszystkim chodzi. Zatem gra pojawiła się na Robloxie dokładnie 6 sierpnia bieżącego roku i cóż, stała się bardzo, bardzo popularna, bo do tej pory jej chyba stronę na Robloxie odwiedzono ponad 260 milionów razy, a w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, osób aktywnych w grze jest ponad 61 tysięcy, więc no, grubo sobie tutaj autorzy polecieli. Jednakże na czym skupia się ta gra i co właściwie chce nam przekazać? Cóż, aby się tego dowiedzieć, musimy przeczytać opis na stronie Robloxa. To miała być zwyczajna wycieczka, ale tęczowi przyjaciele chcą się pobawić. I tak, to wszystko, co musicie wiedzieć na temat tej gry. Zatem wszystko rozpoczyna się w autobusie, kiedy twój robloxowy ziomek jedzie sobie na wycieczkę do jakiejś robloxowej wersji Energylandii czy coś. Jednakże wówczas jakiś ziomek, który nie jest do końca tęczowy, zamienia drogowskaz tak, aby prowadził w trochę inną stronę niżeli do tego parku rozrywki, a dokładniej na jakiejś zadupie, gdzie to autobus się rozbija. Ty jakimś cudem wypadasz poza niego i zostaniesz wywleczony stamtąd przez jakiegoś bliżej nieokreślonego ziomka. Wiecie, tęczowego ziomka, tak naprawdę. Od teraz znajdujesz się w jakimś dziwnym, nieokreślonym nigdzie wcześniej budynku. Okazuje się, że jakiś bliżej nieokreślony ziomeczek potrzebuje twojej pomocy. No i cóż, utykasz tutaj na, uwaga, kilka nocy, jakbym gdzieś już to słyszał. I no cóż, zaczyna się totalne Squid Game. O ile właściwie można powiedzieć utykasz. Zostajesz tutaj na kilka nocy. Tak jest. I musisz jakoś sobie poradzić, wykonując coraz to kolejne taski, a pierwszym z nich będzie zebranie kwadratów z literkami, tych takich, którymi się bawiło w dzieciństwie, i ułożenie z nich jakiejś górki. Masz do zebrania 24 kwadraciki. I tak jest, to właśnie tutaj rozpoczyna się twoja przygoda w miejscu zdanym jako Hemlock Woods. To właśnie tutaj tęczowi przyjaciele się pojawiają i już na samym początku będziesz wiedział, że jest ich pięcioro. Nawet spotykasz przyjazną makietę jednego z nich. Jest to mianowicie Blue, więc przejdźmy szybciutko do opisu tego gentlemana. Niebieski, czy też Blue, jak kto woli, jest pierwszym wrogiem, który pojawia się w tej grze i przybiera postać gigantycznego, przerażającego, niebezpiecznego, niebieskiego Teletubisia, noszącego w dodatku koronę. Jak podaje Wiki, ziomek ten wędruje po mapie w poszukiwaniu graczy, a kiedy tylko znajdziesz się w jego pobliżu, usłyszysz mocne tupanie i ten jego dziwny dźwięk, który ziomek ten wydaje. Tak więc gościu ten jest takim jakby odpowiednikiem Hagiego Łagiego. I w trakcie pierwszej nocy udaje się wam go nie tyle co pokonać, co bardziej wydymać, bowiem zbieracie wszystkie klocki, wszystko dobiega końca, a część twoich kompanów, no cóż, została złapana przez niebieskiego. I wówczas rozpoczyna się druga noc, gdzie to poznasz zupełnie nowego oponenta, a jednocześnie najlepszego ziomala niebieskiego, czyli zielonego. Co to jest? Co to? Zatem twoim zadaniem w trakcie nocy drugiej będzie zebranie 15 paczek z jedzeniem. I na pewno nie może być to aż takie trudne, no gdyby nie fakt, że tym razem zielony będzie cię gonił. Zielony jest wychudzonym humanoidem z wyłupiastymi oczami, który przypomina jakąś jaszczurkę czy coś koło tego. Ziomek ten charakteryzuje się tym, że jest ślepy i nie ściga aktywnie graczy. Zamiast tego po prostu łazi po mapie z nadzieją, że prędzej czy później uda mu się kogoś schwytać. Noc druga po zebraniu wszystkich chipsów dobiega końca, więc przed nami już tylko i wyłącznie, w cudzysłowie, ostatnia nocka. Gdzie to zebrać, musimy bezpieczniki, żeby naprawić maszynę tego ziomeszka, który nakazuje nam robić różne rzeczy. Niestety, oczywiście, w trakcie tej nocy coś musi pójść nie tak i okazuje się, że nikt nie nakarmił pomarańczowego i wraz z kilkoma innymi postaciami będzie nas ścigał po mapie, więc o co chodzi z pomarańczowym?
W zasadzie mordeczka ta przypomina mi takiego małego dinozaura. Jak jego nazwa sugeruje, jest on pomarańczowy, a pojawi się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy na podłodze widoczna będzie pomarańczowa linia. Wtedy tylko i wyłącznie będziesz musiał się przed nim schować, bo jeżeli tego nie zrobisz, dostaniesz jumpscare'a właśnie od niego. Ostatecznie udaje ci się zebrać wszystkie bezpieczniki, więc hej, chyba wszystko w porządku. Może uda ci się uciec, jednakże nie, bowiem nagle coś idzie nie tak, maszyna się paprze, a w całym ośrodku gasną światła, więc następnej nocy musisz zebrać 9 baterii. Tylko tym razem sytuacja będzie się miała o tyle inaczej, że tym razem wszędzie będzie ciemno, ty będziesz musiał świecić z latarką i generalnie będzie chyba trochę bardziej creepy. Myślę, że to idealny moment, by przedstawić wam fioletowego, czyli kolejnego tęczowego przyjaciela. Jest on o tyle ciekawy, że jego prawdziwy wygląd nie jest znany. Widzisz tylko i wyłącznie jego oczy, ręce i ostre, bardzo ostre zęby. Ziomek ten krąży po wentylacji i poluje na swoje ofiary. Tymczasem po zebraniu wszystkich baterii noc czwarta dobiega końca i przed tobą tylko wielki finał, czyli wielka ucieczka z tego miejsca. Ziomek, który przez cały czas mówił do ciebie i dawał ci jakiekolwiek instrukcje, teraz zaprasza cię po prostu na fajną imprezkę. W takim oto całkiem fajnym miejscu, gdzie czeka na ciebie ciasto, tort czekoladowy, tylko i wyłącznie dla tych osób, które przeżyły. I oczywiście coś musi pójść nie tak, bowiem w miejscu tym znajduje się także niebieski, który zachowuje się dość specyficznie, w sensie on nigdy wcześniej nie zachowywał się w ten sposób, a kiedy balon pęka, który był właśnie koło tortu, niebieski zaczyna cię gonić. Zatem uciekasz przez jak gdyby kanały, przez wentylację i małą część tego całego kompleksu, tylko po to, by wreszcie wyjść na zewnątrz. Niebieski także próbuje uciec, jednakże zacina się w drzwiach i już dalej przejść nie może. Tobie udaje się uciec, koniec, przeżyłeś. Jednakże istnieje tu jeszcze scena po napisach, jak w jakichś filmach Marvela, gdzie to zapowiedziany zostaje zupełnie nowy, wielki zły w Rainbow Friends, czyli czerwony. Wielki reveal nowego bad guy'a, bowiem okazuje się, że gościu, który przez cały czas mówił do ciebie, był tak naprawdę czerwonym i sobie to wszystko zaplanował, żeby, nie wiem, popatrzeć, jak ci nie wychodzi czy coś. Nie wiem, ten lore jest dla mnie za mocny i nie jest na moją głowę totalnie. No, ale skoro już tak jest, skoro lore tej gry jest tak głębokie i tak ciężkie do zrozumienia, to spróbujmy chociaż jakkolwiek powiedzieć, co mogło się tu wydarzyć i wysunąć jakąś teorię odnośnie tego, co tak naprawdę wydarzyło się w Rainbow Friends w Roblox. To brzmi fajnie. Wobec tego, aby dowiedzieć się pełni fabuły tej właśnie produkcji, musimy zagłębić się w pewne sekrety, które ta gra ma do zaoferowania, a jest tego, no cóż, nie tak sporo, ale jakiś ziomek zrobił z tego dwa filmy po 20 ciekawostek, więc hej, może coś tam jest. Nie, na spoko, tylko żartuję. Wobec tego, już na samym początku gry dowiadujemy się o czymś takim jak Odd World, czyli ten park rozrywki, do którego mieliśmy jechać, jednakże okazało się, że skręciliśmy w prawo. Tak jest, do właśnie tego całkiem pokręconego miejsca. Tam też na ścianach porozwieszone jest kilka obrazów, między innymi jeden z nich przedstawia Blue ze swoim pierwszym przyjacielem i zdjęcie to zostało wykonane w roku 1991. Co interesujące, Blue jeszcze miał tu oko, teraz go już nie ma. Z kolei na jeszcze innym obrazie widzimy założyciela, właściciela tego wszystkiego, który znany jest jako Oswald D. Davis. No nie wiem jak wy, ale ziomek wygląda jakby miał, nie wiem, z 20 lat, ale spokojnie, to jest Roblox, to jest typ z Robloxa, jako, kurde, właściciel jakiejś wielkiej firmy, więc... No nie wiem, zostawmy temat. Liczy się lore, nieważne jak to wszystko wygląda. Dowiadujemy się także o postaci znanej jako Trenton, ale o nim nie wiemy w zasadzie zupełnie nic. W jeszcze innym miejscu z kolei, które zdaje się być jakimś safe house'em czy coś, znajdujemy komputer z napisem Odd. Tak samo nazywał się tamten Luna Park, a także właściciel tego wszystkiego posługuje się takimi samymi inicjałami Odd. Co więcej, ostatnie logowanie na komputerze miało miejsce dnia 6 marca 1991 roku, więc wszystko jako tako spina się w jakąś całość, ale to nie do końca. To tak naprawdę cały lorek i ta gra ma nam do zaoferowania, oczywiście nie licząc okazjonalnych pazurów czy śladów stóp albo wielkiego amogusa w pewnym miejscu. Lecz tak naprawdę co to wszystko może nam sugerować i czego z tego wszystkiego się dowiadujemy, więc cóż. Zatem według mnie Hemlock Woods było swoistą odnogą Odd World, albo raczej miejscem, które było ściśle z nim powiązane. Swoistą atrakcją dla najmłodszych, miejscem, gdzie to dzieci będą mogły pobawić się ze swoimi ulubionymi postaciami z bajki. Bo tak jest, dowiadujemy się tutaj m.in. o show telewizyjnym,
znanym jako Rainbow Funtime Friends Cartoon TV Show, skąd to właśnie dzieci mogły dowiedzieć się o takowych postaciach i pokochać je. Możliwe, że nawet powstawały ich wersje zabawkowe i tak dalej, a później powstał ich dom, czyli właśnie Hemlock Woods, gdzie to dzieci mogły spotkać swoich ulubionych bohaterów kreskówki. Tęczowych przyjaciół, którzy zdaje się, że w swoich pierwszych stadiach życia byli animatronicznymi kukiełkami czy czymś koło tego, bowiem w pewnym miejscu tego wszystkiego odnajdujemy odtwarzacz, czytaj dyktafon, na którym to nagrane zostały kwestie dialogowe właśnie do tęczowych przyjaciół, które później były odtwarzane, więc wydaje mi się, że były to swoiste animatrony. A samo Hemlock Woods było miejscem, gdzie dzieciaki przyjeżdżały, by po prostu się pobawić. Niczym, nie wiem, jakieś polskie Santago czy Energylandia. Aczkolwiek niestety coś poszło tu mocno nie tak. Miejsce to zostało totalnie zamknięte i opuszczone, a władzę nad nim przejął Czerwony. Być może jest to właśnie Od we własnej osobie, albo jakaś inna postać, która może być ściśle związana właśnie z tym miejscem. Być może właśnie będzie to nawet ten ziomek, którego w sumie imienia nie pamiętam, ale chłop wygląda jak taki totalny zły informatyk, technik, naukowiec, który mógł sprawić, że owe postaci stały się jakieś takie, no cóż, nieprzewidywalne. Być może ziomek został po prostu zwolniony przez Oda, więc ten postanowił szukać jakiejś zemsty czy coś. Wobec tego za każdym razem, kiedy dzieciaki jechały do Oddworld, ten przekręcał znak, aby wszyscy pojechali do niego, a tam robił z nimi różne dziwne rzeczy. Wysyłał ich na dosłowny Squid Game, bo nawet stworzył im swoistą sypialnię, gdzie to, nie wiem, przesypiały dzień, a w nocy, wiecie, szły na zabawę. I tak jest, propos tego całego gigantycznego i bardzo ciężkiego lore Rainbow Friends, to byłoby już na tyle. Naprawdę było to bardzo męczące. Chapter 2 na pewno wyjdzie, bo gra osiągnęła dużą popularność i całkiem spory sukces, więc uważam, że sequel to tylko i wyłącznie kwestia czasu. I tak wiem, to jest Roblox. O Robloxie można powiedzieć wiele złego, wiele można o nim myśleć, ale jak na Robloxa, Rainbow Friends wcale nie jest aż tak złe. W sensie, żeby nie było, ja tutaj nie mówię, że według mnie Roblox jest jakiś zły czy coś. Kiedy byłem dużo młodszy, w Robloxa grałem, może nie jakoś dużo, ale tak, coś tam w niego grałem. I myślę, że nie powinniśmy tak zamykać swoich głów na Rainbow Friends tylko i wyłącznie dlatego, że jest to Roblox. Wiem, że też wiele osób nie będzie do końca przekonanych do tego, ale i tak gra ta jest swoistym darmowym odpowiednikiem na, nie wiem, Poppy Playtime czy jakiegoś FNAFa. Lore całkiem trzyma się kupy, jako tako to wygląda jak na Robloxa, bo Roblox nie ma jakiejś super grafiki, ale dla jakiegoś młodszego odbiorcy, który na przykład nie ma jakiegoś bardzo mocnego sprzętu, bądź nie ma środków na zakup jakichś większych gier typu Poppy Playtime właśnie, za wyjątkiem pierwszego chaptera, który jest free to play, to uważam, że jest to całkiem spoko opcja dla kogoś młodszego, żeby w coś sobie pograć. Ewentualnie może być to dobre rozwiązanie do poznania jakichś horrorów, bo wiem, że było tego trochę, jakieś pigi i tak dalej, więc ja absolutnie do Robloxa żadnego problemu nie mam i myślę, że też wielu starszych odbiorców też nie powinno mieć problemów do Robloxa, ale to jest jak gdyby kwestia indywidualna. Tak więc po dzisiejszego filmu to by było już na tyle, mam nadzieję, że materiał ten wam się spodobał. Jak tak, to stawcie pod nim kciuka w górę, a także suma na kanale, jak jesteście tutaj nowi, bo dobijemy tych 200 tysięcy widzów jak najszybciej, do 31 października, czyli do Halloween. Wpadajcie również na mojego Instagramka, TikToka i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem my słyszymy się w kolejnych materiałach, mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim, cześć!